Włodzimierz był mój mąż, syn Ireny. No ja ją poznałam, to jeszcze ja byłam dzieckiem. Ona przyjeżdżała do moich rodziców. Taka była starsza pani, która się z dziećmi witała. Przywoziła mnie też różne owoce, czy kwiatki, czy coś. Tak, ona była zimna. Nie była nigdy taka, wiesz, miękka. Ona nie była zła. Ona była bardzo i dobra, i kochająca, ale nie taka, wiesz, przylepna. Irena miała dwoje dzieci. Marię i Włodzimierza. Maria to miała Elżbietę i Włodka. Sulimierska. Wyszła za mąż za Sulimierskiego. Włodzio to zawsze, Włodzio to był hak. Pić coś, przybić, coś, wiesz, jakąś ramę zrobić do obrazu. Umiał, wszystko umiał zrobić. Nie była zła, ani agresywna. Spokojna. Tylko, że właśnie zawsze taka poważna. Nie widziałam nigdy, żeby Marysia albo Włodek, albo Włodzio, albo Elżbieta, czy ktoś, żeby do babci przyleciał, babcia objął, obcałował. Nigdy tego nie było. A to nie znaczy, że ja cię nie kocham, Nie, babciu. Oczywiście, oczywiście. Ja babcię kocham, ale ona tego nie lubiła. Jerzy Bojanczyk był nie tylko fabrykantem, nie tylko browarnikiem, nie tylko społecznikiem. Oczywiście pracował dla społeczeństwa wrocławskiego. Dorastał jako wioślarz i w 21 roku został prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, które powstało w 1886 roku jako trzecie w Polsce. Ponadto od powstania właśnie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego rozpoczęła się hegemonia sportu, która rozlała się w tamtym okresie na Pomorze i na Kujawę. Wrocławskie wioślarstwo rozwinęło się jak nigdy dotąd. W tamtym okresie żeśmy święcili triumfy na arenach międzynarodowych. Ponadto Jerzy Bojanczyk był też wiceprezesem Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej, a od 1932 roku do 1938 był prezesem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mamy z czego się cieszyć, gdyż jak dotąd nie było wrocławianina, który takie miał osiągnięcia na niwie sportowej. W ciągu kilkudziesięciu lat stali się jedną z najbogatszych rodzin we Włocławku. Byli to rdzenni Polacy i zrobili taki biznes, tak? Bo to Kazimierz Bojanczyk był założycielem tego browaru, tak? To był okres kilku lat, kiedy Bojanczyk kupił kilkanaście nieruchomości. Tak, bo dzierżawił bardzo dużo nieruchomości, przestał dzierżawić ten browar, zdecydował się na założenie własnego. A więc Bojanczykowie od samego początku byli właścicielami tego browaru, który powstał przy ulicy Łęckiej. Browar po prostu nie wytrzymał dwóch kryzysów gospodarczych. To była pierwsza wojna światowa. I następnie przychodzi okres międzywojenny. Uruchamiają spółkę akcyjną, tak? Ale przychodzi tak zwana hiperinflacja w Polsce, gdy niby by się wydawało, że już będzie wszystko ok, przychodzi drugi potężny kryzys gospodarczy wywołany krachem na giełdzie nowojorskiej. Konsekwencje tych wszystkich kryzysów, wzrost również konkurencji innych browarów polskich spowodował, że spółka po prostu stała się niewypłacalna i w efekcie musiała ogłosić upadłość, której nigdy nie doszło.